Dzień dobry Państwu, Tomasz Piekielnik. Dziś tematy sensacyjne z Bliskiego Wschodu. Przywódca Hezbollahu, Hassan Nasrallah, został wyeliminowany w wyniku ataku Izraela na Bejrut. Izrael zrzucał bardzo ciężkie bomby, wielotonowe, i jak sam twierdzi, udało się wyeliminować przywódcę Hezbollahu, który znajdował się w schronach, w bunkrach podziemnych pod zabudowaniami mieszkalnymi. Pytanie ważne: czy wojna na Bliskim Wschodzie jest bliska końcowi, czy wręcz przeciwnie? Czy muzułmanie postanowią się teraz zemścić i ogłosić na przykład dżihad? Zadawane są teraz te pytania wszędzie na świecie. Czy Iran zdecyduje się na udzielenie odpowiedzi? Czy dalej będzie czegoś wyczekiwał? W tym wideo zapoznam Państwa także z informacjami dotyczącymi wyposażenia Armii Izraelskiej, konkretnie porównanie krótkie potencjału Hezbollahu i potencjału Hamasu. Pokażę Państwu też, o czym mówił Benjamin Netanyahu w siedzibie NZ. Co jest faktycznym celem operacji izraelskiej na Bliskim Wschodzie, czyli tych wojen, które Izrael, nie oglądając się na opinię międzynarodową, prowadzi. Netanyahu mówił tam ważne rzeczy. I jeśli to prawda, co powiedział, to obawiam się, że wojna z Iranem to więcej niż pewne, a być może nawet wielka wojna na Bliskim Wschodzie. Jest... Nieunikniona. Dlaczego musimy się temu przyglądać? Wspominam dość często, bo wojna na Bliskim Wschodzie to tak naprawdę proxy wojna, toczona za Waszyngtonu siłami i finansami, i uzbrojeniem Stanów Zjednoczonych. Zresztą zaraz Państwu też pokażę, ile Izrael w ostatnich latach otrzymał pieniędzy na uzbrojenie, na zakupy broni, takie check in blanco, Amerykanie nawet o tym mówią czyli wsparcie militarne liczone w miliardach dolarów, bez żadnych. Zobowiązań. Bez zobowiązania na przykład do nieużywania tego uzbrojenia dla celów ofensywnych, dla celów atakowania kogokolwiek. Zatem, dlaczego Stany Zjednoczone, sprzedając komukolwiek uzbrojenie, opatrują to pewnymi restrykcjami, a tutaj absolutnie nie. Dziś przypomnę też, że polski rząd zdecydował o powołaniu 200 tysięcy rezerwistów. I to na jesień. Zdajmy sobie z tego sprawę, że mniej więcej od października do połowy grudnia. Do Wojska Polskiego planowanych jest 200 tysięcy powołań. To sensacyjna liczba. Pytanie, czy tylko na przeszkolenie? to jest właśnie pytanie. Izrael, jak wiemy, uderza w południowy Bejrut. Zobaczycie Państwo skalę tych działań. I opinia międzynarodowa, oczywiście przede wszystkim Iran, ale nie tylko, zarzucają już Izraelowi, że używa bardzo ciężkich bomb niszczących bunkry, tak zwanych bunker buster bombs. Bomby typu MOP, czyli Massive Ordnance Penetrator, drodzy Państwo, to są bomby ważące od kilku ton do nawet 13 ton, które zdolne są wywoływać mini trzęsienia ziemi. Takie bomby zrzucane są na Bejrut. I o tym mówi również opinia publiczna. Oczywiście nie jest ona... Czy ta opinia nie jest przedstawiana w mediach głównego nurtu, ale mimo wszystko w wielu miejscach, w wielu publikacjach i wypowiedziach ekspertów udaje się takie informacje odszukać. I to nie koniec sensacji, bo Hezbollah wzywa narody arabskie do interwencji przeciwko Izraelowi. Minister, premier, czyli prezes Rady Ministrów Pakistanu, wzywa także do ukarania Izrael za zbrodnie przeciwko ludzkości, za ludobójstwo, które Izrael popełnia. Tak więc yy, sprawy są poważne. Kolejna rzecz. Minister Spraw Zagranicznych Kanady, Melanie Jolie, wzywa pilnie wszystkich Kanadyjczyków przebywających w Libanie do natychmiastowego opuszczenia kraju. Czyli nie jest tak, że Kanada spodziewa się dużej eskalacji, dużej wojny? Ciekawe w tym kontekście jest to, że Stany Zjednoczone twierdzą czyli Joe Biden wypowiedział się do prasy, mówiąc, że Ameryka o tym nie wie. Ameryka nie wiedziała o tym, że Izrael planuje zrealizować takie bombardowanie Bejrutu. I zbiera w tej chwili wywiad amerykański i zbiera w tej chwili informacje. Coś mi podpowiada, że coraz mniej ludzi wierzy w te brednie, o które opowiada Joe Biden. Dodatkowo, drodzy Państwo, armia izraelska nakazuje ewakuację już nie tylko mieszkańcom południowego Libanu, ale także, wydaje komunikat do mieszkańców Bejrutu, do mieszkańców przedmieść Bejrutu, aby również opuszczali swoje domy. Tym zajmiemy się w dzisiejszym materiale wideo, który będzie poświęcony także temu, jak Polska może zostać uwikłana w to, co się dzieje i czy działania polskiego rządu państwa polskiego nie są również wykonywane nie tyle aby licować z tym co robi Izrael ze Stanami Zjednoczonymi, ale by te działania także wspierać. I tu przestrzegam przed tym, abyście państwo nie dali czasem wiary farbowanym lisom, wilkom w owczej skórze, którzy na co dzień opowiadają, czy to z opozycyjnych partii politycznych, czy to jako gwiazdy, które niedawno, czy jakiś czas temu w świecie internetów zabłysły, którzy opowiadają rzeczy, które chcecie państwo słyszeć. Co do kwestii tego, jak na przykład źle zarządzana jest Polska, jakie błędy popełnia ten czy tamten rząd, jak przesadzamy z przychylnością dla pomocy finansowej dla administracji Ukrainy, jakie błędy popełnia Polska w kontekście właśnie chociażby Ukrainy, ale to wszystko jest tylko po to, żeby Was, moim zdaniem, Waszą czujność uśpić. Bo jeżeli ktoś wypowiada się w taki sposób, z którego wynika jednoznaczne wsparcie, bezgraniczne w zasadzie, dla działań, które czyni Izrael, dla działań, które są skorelowane z doktryną religijno-polityczną Żydów, z działaniami, które również są ich no, działaniami natury osłonowej, a kto wie, czy Również nie będziemy się ich tutaj mieli spodziewać w Europie w większej ilości, czytaj w Polsce, a może na Ukrainie, bo podobno tam wykupili już znaczną część majątku poprzez zakupy bezpośrednie i pośrednie poprzez korporacje, które posiadają. To właśnie przestrzegam, żebyście Państwo nie dali się temu zwieść. Nie wskazuję konkretów, bo uważam, że to, kto na tej scenie dzisiaj występuje, jest sprawą wtórną. Za chwilę może pojawić się ktoś inny. Ale nie ulega ona mnie wątpliwości żadnej, że wśród tzw. antysystemowców, ludzi działających, nazwijmy to opozycyjnie, większość, jeśli nie wszyscy, to ludzie kontrolowani po to, aby byli tymi wilkami w owczej skórze. Zatem tyle tytułem wstępu. Polecam serdecznie subskrypcję kanału. Linki znajdujące się w opisie możecie Państwo wykorzystać do tego, aby wspierać kanał finansowo. Chociażby poprzez tak zwaną wirtualną kawę, czy wsparcie na Patronite. A ja przechodzę już do rzeczy. Na początek doniesienia CNBC: Przywódca Hezbollahu, Hassan Nasrallah, zginął w ataku, twierdzi izraelska armia. To publikacja z 28 września, sobota. Działo się to w wyniku bezprecedensowego ataku na Bejrut i zrzucania tam bardzo ciężkich bomb. Czytamy. Siły obronne Izraela poinformowały, że Nasrallah, który przez ponad trzy dekady był przywódcą wspieranej przez Iran grupy bojowników, czyli Hezbollah, zginął w piątek, gdy myśliwce izraelskie przeprowadziły, jak to określono, celowy atak, czy precyzyjny atak na siedzibę Hezbollahu w stolicy Libanu. Hezbollah nie, dał jeszcze, nie wydał jeszcze żadnych komentarzy ani oświadczeń, i może się to też nie wydarzyć szybko. Armia izraelska w sobotę oficjalnie ogłosiła, przeniesienie na tamten świat, na Sralacha, po przeprowadzeniu przez niego, przez armię Izraela zakrojonego na szeroką skalę ataku na Liban. I to, co wiemy z tego, drodzy Państwo, że był to według sił izraelskich precyzyjny atak, ale dopowiem, jednak na zabudowę mieszkalną zginęło zapewne wiele osób, różne są dane, podają, jeżeli chodzi o statystyki zmarłych czy rannych, Skoro było to, były to bunkry wysadzone, znajdujące się pod zabudową mieszkalną, to Izrael musiał użyć bomb, które nie tylko zdołały przebić się przez kilka stropów, na przykład, ale także wbić się głęboko pod ziemię, skoro to bunkry podziemne. Ale bunker-buster bombs to są takie bomby, które zdolne są nawet tak, penetrować w cudzysłowie, w cudzysłowie do 30 metrów pod ziemią. Zatem mówimy tutaj o bardzo potężnej broni. Kolejna publikacja, news.sky.com. Zamieszanie wokół Hasana Nasrallah'a i to może zmusić Iran do podjęcia decyzji. Publikacja oryginalnie w języku angielskim przetłumaczona przez Google Translatora. I to jest publikacja, która przedstawia coś w trybie przypuszczającym. My wiemy, że to są już fakty. Jeśli. Nasrallah zginie w izraelskich atakach na Bejrut, będzie to największy sukces Izraela do tej pory. Oznaczałoby to również, że Iran musi zdecydować, czy nadszedł czas, aby zdjąć rękawiczki. I właśnie to jest komentowane w prasie międzynarodowej, także na Bliskim Wschodzie, w różnych wydawnictwach, m.in. też przez Al Jazeera, że jest to taki punkt zwrotny. Punkt zwrotny, ale jednocześnie będący punktem prowokacyjnym. Bo wyeliminowanie Hasana Nasrallah'a, przywódcy Hezbollahu, spowoduje, że. Albo ten konflikt pójdzie, pomyśli w dalszej części czy w dalszym czasie, pomyśli Izraela, bo nie będzie miał kto się temu przeciwstawić, jeśli odpowiednio Iran nie zareaguje. Albo pójdzie w drugą stronę. Czyli w tej chwili stoimy na rozdrożu dziejów na Bliskim Wschodzie. I w tym kontekście, w tym kontekście chcę przypomnieć, co mówi ostatnio, właśnie w ten weekend, Antony Blinken. Anton Blinken mówi, że wydarzenia na Bliskim Wschodzie najbliższych dni, nie tygodni, nie miesięcy, tylko jego zdaniem, wydarzenia najbliższych dni, według Blinkena, zdecydują o tym, jak będzie wyglądał Bliski Wschód. Na długie, długie lata do przodu. Koreluje mi to z tym i z mapami, które pokazywał Beniamin Netanyahu w ONZ. Za chwilę o tym też Państwo się przekonacie. Zobaczcie teraz Państwo, jak wyglądał ten atak. Jest to, zaznaczam, tylko pewien fragment i tylko jeden z ataków, bo tego typu ataków Armia Izraelska przeprowadza całe mnóstwo. Zerkimy tutaj. Wyłączyłem głos, żeby nie było aż tyle wrażeń tutaj. Zobaczcie, jak to wygląda, Szanowni Państwo. Jakie zrzucane są, jakie muszą być zrzucane ciężkie bomby z jak potężnymi ładunkami wybuchowymi, że Wygląda to tak jak wygląda. To jest materiał wideo z piątku, z piątku 27 września. I dzień po tych nalotach, po tych bombardowaniach, przedstawiciele armii izraelskiej potwierdzają, że Hasan Nasrallah w wyniku tych bombardowań został przeniesiony na tamten świat. Zobaczmy teraz, drodzy Państwo, co donosi. Al Jazeera na temat tego bombardowania i działań pomiędzy Hezbollahem a Izraelem. Na marginesie jeszcze chcę podkreślić pewne rzeczy. Po pierwsze, Izrael, czyli Benjamin Netanyahu, twierdzi, że nie prowadzi, nie prowadzi wojny przeciwko Libanowi, mieszkańcom Libanu, a jedynie przeciwko Hezbollahowi. Natomiast pamiętajmy, że prowadząc walkę, wojnę przeciwko Hamasowi w Strefie Gazy, twierdził praktycznie to samo. Co nie zmienia faktu, że w tej wojnie w strefie gazy zginęło ponad 17 tysięcy dzieci. A więc mówi jedno, a robi drugie. Izrael nie rozdrabnia się, można tak powiedzieć, niestety, i atakuje nawet takie cele, w których uważa, że znajduje się jeden terrorysta, mimo tego, że będzie tam kilka, kilkanaście, czy kilkadziesiąt albo więcej cywilów. I nie ma w ogóle. Żadnych skrupułów, żeby atakować takie cele. W strefie gazy wielokrotnie zdarzało się, że Izrael wskazywał ludności cywilnej strefę bezpieczeństwa, miejsce, na przykład szkołę, do której zalecał ewakuację, podczas gdy, po dobie albo dwóch, bombardował to miejsce. O tych sensacjach, o tych skandalach donosiłem Państwu na tym kanale już niejednokrotnie. I przy tym chcę jednocześnie potępić, że wszelkie działania militarne, wszelkie działania terrorystyczne, czy to w wydaniu Hezbollahu, czy jakiejś organizacji terrorystycznej, czy w wydaniu jakiegoś państwa, powinny być stanowczo potępiane i przemoc powinna być czymś, czego w ogóle nikt nie komentuje, bo się nie wydarza. Niestety jest inaczej. Publikacja Al Jazeera. Nagrywam ten materiał dla państwa w sobotę o godzinie około godziny 13.00. To są najbardziej aktualne doniesienia. Wkrótce po nagraniu opublikuję ten materiał, tak więc będzie to wszystko dla Państwa tu bardzo, bardzo świeżo nagrane. Izraelska Armia twierdzi, jak już wiemy, że przywódca Hezbollahu w zmasowanym ataku lotniczym na libański Bejrut w piątkowy wieczór został przeniesiony na tamten świat. Nie było żadnego komentarza ze strony libańskiej grupy. Wiele nalotów wymierzonych jest w budynki mieszkalne w ataku, który opisywany jest jako bezprecedensowy, a wśród. Osoby, które zginęły są dzieci. Do tej pory, od minionego weekendu, kiedy Izrael rozpoczął te zmasowane działania przeciwko Libanowi, to już tysiące nalotów zginęło, już ponad 700 osób. Ty, tysiące są rannych. Hamenej z Iranu potępia krótkowzroczną politykę Izraela. No i tu pytanie, czy wydarzy się to, co w niejednych przepowiedniach jest wspomniane. Drodzy Państwo, niesamowite, że nawet takie rzeczy e, Państwo nawet poruszacie w komentarzach, wobec tego ja się do nich, do tego odniosę. Jest, istnieje taka koncepcja, którą jeśli Państwo będziecie zainteresowani, postaram się omówić na tym kanale, koncepcja trzech wojen światowych Alberta Pajka, bardzo stara i bardzo dziwna, która jednak dzieje się chyba na naszych oczach, z której to wynika, że trzecia wojna światowa będzie tą, w wyniku której przestanie istnieć państwo na Bliskim Wschodzie. Wiemy, jakie państwo to, które właśnie robi tam teraz, prowadzi wojnę, jak to Netanyahu mówi, na siedmiu frontach. Czyżby rzeczywiście Hamenei miał rację z Iranu, mówiąc, że polityka Izraela jest krótkowzroczna, bo za chwilę państwa muzułmańskie czy państwa blisko wschodnie przysięgną się i przeprowadzą poważny atak na Izrael? Czy pójdą w ruch tutaj ładunki niekonwencjonalne mowa o ładunkach nuklearnych? Nie można tego wykluczać. W mojej ocenie jesteśmy na takim etapie eskalacji tego konfliktu. A po jednej i po drugiej stronie tak naprawdę nie walczy tylko Izrael i nie walczy tylko Hezbollah. Po stronie Izraela są Stany Zjednoczone i niewątpliwie mnóstwo innych państw, takich jak Wielka Brytania, takich jak Niemcy, takich jak i niestety Polska, która według słów chociażby wiceministra spraw zagranicznych. Powinna wspomóc Izrael w wojnie z Iranem. To słowa sprzed kilku miesięcy, które odbiły się szerokim echem. Więc to są wszystko fakty, na które też trzeba zwracać uwagę. Po stronie Hezbollahu, to jak sam Izrael głośno donosi, Iran, częściowo Liban, bo Liban jest z państwem podzielonym, w którym walczą, o, można powiedzieć, że współrządzą trzy różne frakcje. Nie chcę powiedzieć, że walczą o wpływy, bo to nie odniosłoby w pełni, jakie są tam realia. Natomiast Liban jest państwem potężnie poturbowanym tak minionymi wojnami, okupacją wieloletnią Izraela także, która od 85 do 2006 zdaje się, mówię z pamięci, trwała, która to zakończyła się wycofaniem się wojsk izraelskich na południe, poza tzw. niebieską linię, która Według niektórych komentatorów jest granicą izraelsko-libańską, ale tak naprawdę to jest linia, poza którą wycofały się wojska izraelskie i Izrael nie uważa w ten sposób, że to po prostu granica państwowa. W związku z tym może robić, co chce. I po stronie Hezbollahu to tak jak mówię, częściowo Liban, zapewne Iran, zapewne też Huty z Jemenu, ale kto wspiera Iran? Państwa BRICS. Iran jest wspierany przez Rosję najprawdopodobniej również militarnie przez Chiny. Mówię najprawdopodobniej, bo kulisy, sojuszy po tamtej stronie nie są nam tutaj w świecie zachodu szczególnie ujawniane, komentowane, a i uważam, że to, co jest faktycznym, prawdziwym ustaleniem, zwykle jest trzymane przed opinią publiczną, do której media głównego nurtu donoszą tylko i wyłącznie te informacje, które no mają jakoś kształtować prawda, postrzeganie świata. Mają kształtować odpowiednie poparcie dla decyzji politycznych i są socjotechniką na bardzo zaawansowanym poziomie. Temu służą dzisiaj media, tylko i wyłącznie propagandzie. A przy okazji, jako zupełnie skutek uboczny, dostajemy informacje o faktach, wydarzeniach, o powodzi, o pogodzie itd., itd. Ale to nie cel zasadniczy tego, czym dziś zajmują się media. Zatem. Po stronie i Izraela stoją wielkie siły i potęgi nuklearne, i po stronie Hezbollahu stoi Iran oraz jego sojusznicy i także wielkie potęgi. Iran w klasyfikacji na świecie potencjału militarnego jest klasyfikowany mniej więcej na 14-15 pozycji, co oznacza, że nie jest to jakieś tam słabe militarnie państewko i może wywołać z całą pewnością znacznie szkody. Znaczne szkody i potężny, można powiedzieć, problem dla Izraela. Zrygimy jednak do publikacji, które tutaj dla Państwa przygotowałem i chcę krótko omówić. Orędzie Najwyższego Przywódcy, jasnym znakiem solidarności z Hezbollahem i Palestyńczykami. Tohit Asadi, dziennikarz z Teheranu, powiedział, że wiadomość Hamenei'ego była jasnym sygnałem solidarności z Hezbollahem i długoletnią zasadą polityki zagranicznej Iranu, sprzyjającą sprawie palestyńskiej. W poprzedniej wiadomości podkreślił również swoje przekonanie o strukturalnej sile Hezbollahu. Teraz wzywa do większego konsensusu wśród krajów muzułmańskich, aby zapewnić Izraelczykom jażdżącą odpowiedź, powiedział Asadi w wywiadzie dla Al Jazeera. Netanyahu w przemówieniu w ONZ nie krył się, że on chce przeprowadzić pewne porządki w całej tej linii: Liban, Syria, Iran, Irak. Za chwilę zresztą to Państwo zobaczycie. Czytam jednak dalej. Nie ma w tej wiadomości żadnego planu działania. Coś to coś, czego nikt się po nim nie spodziewa, a że wygląda się na temat nadchodzącego planu działania. Powiedział Asadi, zauważając, że potwierdzenie zabicia Nasrallaha byłoby bardzo tragicznym wydarzeniem zarówno dla Hezbollahu, jak i Iranu. Musimy więc czekać kolejne godziny i dni, aby zobaczyć, co będzie się działo na miejscu. I przypomnę tylko, że po zamachu na... Przywódcę politycznego Hezbollahu, Hamasu, i jednocześnie negocjatora Hamasu, chodzi o zamach, który miał miejsce w Teheranie na Ismaila Haniyę. Wszyscy spodziewali się, opinia publiczna, komentatorzy, eksperci, spodziewali się dużego od, ataku, dużej odpowiedzi ze strony, ze strony Iranu. On do tej pory nie nastąpił. Było to bardzo wstrzemięźliwe zachowanie. Pytanie, czy tak w dalszym ciągu będzie, czy Iran w dalszym ciągu nie odpowie, a może. Ten czas nie upływa bezowocnie po stronie tych państw Bliskiego Solu, właśnie takich jak Iran, Liban, Jemen. Może te państwa rzeczywiście coś przygotowują? Kto wie, drodzy państwo. Na pewno nie dysponują takimi mocami, możliwościami cybernetycznymi, wywiadowczymi czy satelitarnymi, szpiegowskimi jak Izrael, co chociażby mogliśmy zaobserwować po wybuchu 5000 pagerów w Libanie. Mowa o zdetonowanych u posiadaczy Hezbollahu. Hamenei z Iranu potępia właśnie krótkowzroczną politykę Izraela. Najwyższy przywódca, Ayatollah Ali Hamenei, powiedział w oświadczeniu, że masakra bezbronnych ludzi w Libanie po raz kolejny ujawniła brutalną naturę Izraela i udowodniła krótkowzroczność jej przywódców. W oświadczeniu stwierdził, że rząd Izraela nie wyciągnął wniosków ze swoich działań w strefie gazy, zgodnie z którymi zbiorowe przenoszenie na tamten świat kobiet, dzieci i cywilów nie może osłabić ani obalić silnych fundamentów organizacji oporu. Wezwał muzułmanów, aby wszelkimi dostępnymi środkami stanęli po stronie narodu libańskiego i domnego Hezbollahu oraz oddzielili mu pomocy w walce z nikczemnym reżimem Izraela. Hamenei powiedział również, że los tego regionu zostanie ustalony przez siły oporu na czele z Hezbollahem. I teraz w tym kontekście... Zobaczmy, drodzy Państwo, ilu jest muzułmanów w Europie. Czy czasem coraz bardziej teoria, która przez niektórych niedawno jeszcze była uważana za teorię, może niespiskową, ale nieprawdopodobną, co jednak w mojej ocenie z punktu widzenia logiki będzie naturalną kolejną, koleją rzeczy, mianowicie o jaką chodzi teorię, czy o jaką konsekwencję logiczną. Jeżeli tam na Bliskim Wschodzie zaczną się mocne walki, jeżeli Iran dołączy. Przeciwko Izraelowi, do Hezbollahu, jeżeli dołączy czy Jemen, czyli ich organizacja Huti, to niewątpliwie dojdzie do eskalacji. To znaczy jedni będą używać przeciwko drugim coraz bardziej niszczycielskiej broni, w sposób coraz bardziej zmasowany. A to będzie oznaczać, moim zdaniem, że w pewnym momencie zaczną się dziać tutaj też i pewne bunty społeczne, właśnie ludności muzułmańskiej w Europie. Po jakimś, oczywiście wydarzy się to po jakimś incydencie. Incydencie, czyli działanie w mojej ocenie niekoniecznie pod fałszywą flagą, tylko po prostu będące absolutnie prowokacyjnym działaniem. Takim, jakim jest w tej chwili dla Iranu, chociażby wyeliminowanie Nasrallaha, czyli przywódcy Hezbollahu. Prawda, że prowokacja? Przecież Iran w tej chwili został wręcz, można powiedzieć w cudzysłowie, zapytany, czy zamierza odpowiedzieć. Tym jest dla mnie ta prowokacja. Zobaczmy na kolejne doniesienie z portalu Al Jazeera. Godzina 10.35 czasu GMT plus 2 godziny, czyli 12.35 czasu polskiego, sobota 28 września. Coś spektakularnego: Liban zablokował irański samolot, który miał wylądować w Libanie, w Bejrucie. Cytat. Wcześniej informowaliśmy, że lotnisko w Bejrucie zwróciło się do izraelskiego samolotu z prośbą o niewkraczanie w libańską przestrzeń powietrzną i nie lądowanie. Dlaczego administ administracja w pewnym sensie lotniska Libanu, lotniska w Bejrucie w Libanie, mówi, żeby samolot z Teheranu z Iranu nie lądował. I uwaga. Teraz irańska narodowa agencja prasowa podała, że wieża kontroli lotów na lotnisku w Bejrucie poinformowała irański samolot transportowy, że otrzymali oni od izraelskiego wojska groźbę, że samolot zostanie zbombardowany, jeśli wyląduje. Czyli zobaczmy, co się dzieje. Leci samolot z Teheranu do Libanu. Oczywiście nie wiemy, co jest na pokładzie, czy pomoc humanitarna, czy pomoc militarna. Leci samolot jednakże do państwa, które jest niepodległe którego jednak faktycznie ta niepodległość i suwerenność jest w tej chwili pod zapytania, bo jeżeli zakazy, nakazy i groźby realizuje państwo Izrael, to to państwo, Liman, w mojej ocenie aktualnie jest pod okupacją, trzeba to jasno powiedzieć. I teraz izraelskie wojsko mówi, że jeżeli samolot wyląduje na lotnisku w Bejrucie, to zostanie zbombardowany. Przecież nie da się zbombardować samolotu, i to pewnie ciężkimi bombami, nie niszcząc przy okazji lotniska. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo przecież znając metodologię działania Izraela nie obułoby się tutaj na jakimś bardzo precyzyjnym działaniu, o którym zawsze donosi Izrael, że to takie działania realizuje, ale ginie mnóstwo niewinnych ludzi i potężne, potężne zniszczenia doznaje infrastruktura cywilna. Zerknijmy na kolejne kilka już doniesień prasowych z tego dnia, drodzy Państwo, bo jest to bardzo gorący na Bliskim Wschodzie moment. Izrael jest w stanie najwyższej gotowości na wypadek szerszego konfliktu po tym, jak rzekomo przeniósł na tamten świat w Bejrucie przywódcę Hezbolachu, Hasana Nasrallaha, ale ma nadzieję, że jego śmierć skłoni Hezbollah do zmiany kursu, powiedział rzecznik Armii. Mamy nadzieję, że to zmieni działania Hezbolachu, powiedział Nadav Szoszani podczas konferencji prasowej. I tutaj mój komentarz do tego. Jest cynicznym i również dowodem na hipokryzję ta wypowiedź, no ewentualnie jest to po prostu manipulacja opinią publiczną. Dlaczego? Dlatego, że Hezbollah jako organizacja uznawana przez Izrael, oczywiście państwa zachodu, za terrorystyczną, w istocie organizacja o charakterze administracyjno-militarnym, także organizacja, która w pewnym sensie przypomina ruch partyzancki, raczej logika nam pozwoli tutaj stwierdzić, że oczekiwanie, że Hezbollah się podda, jest oczekiwaniem płonnym. Jest to oczekiwanie pozbawione po prostu logiki. W mojej ocenie prawdziwym celem jest prowokacja jeszcze raz prowokacja, jeszcze raz prowokacja. Powtarzam to Państwu też niezmiennie. Od czasu, kiedy miały miejsce różne potyczki, między innymi na placówkę dyplomatyczną w Syrii, placówkę Iranu, że Izrael realizuje działania po to, żeby sprowokować duży odwet ze strony Hezbollahu, duży odwet ze strony Iranu. Po to, aby sam miał pretekst niczym po zamachu, czy niczym po tym, drodzy państwo, co wydarzyło się 7 października, kiedy to Hamas przeprowadził ten zmasowany atak na Izrael, o którym jednak Izrael wiedział, o którym Netanyahu wiedział, o którym służby Izraela wiedziały i mimo wszystko na to pozwoliły, wycofując swoje wojska z tego terenu, jakieś oddziały zbrojne, które były po to, żeby Hamas mógł zrobić to, co zrobił, po to, żeby mieć pretekst później do zrównania z ziemią tego w strefie gazy. Co zrobił? I tutaj w mojej ocenie jest podobnie. A jeżeli się okaże, że nie ma mocnej odpowiedzi, to bezsprzecznie od wielu, wielu miesięcy twierdzę i tu zdania nie zmieniłem, że Izrael, Izrael wykona jakieś działanie pod fałszywą flagą, obarczy za to odpowiedzialnością Iran, Hezbollah, po to, żeby udzielić na to bardzo potężnej odpowiedzi. Stanie się to dla Państwa jasne, jak zobaczycie to, co trzymam jeszcze tu dla Państwa w zanadrzu, chodzi o. Przemówienie Nataniachu i pokazanie na mapach tego, a zresztą zaraz Państwo to zobaczycie. Zerknijmy dalej. Dla zwolenników ruchu oporu niezwykle trudne jest zaakceptować teraz zamach na Sralaha. No i to jest, drodzy Państwo, szczera prawda. Zerknijmy teraz do kolejnego y, materiału ze strony Al Jazeera, z którego dowiecie się Państwo, jaka jest skala ataków, ale także potencjału, którym dysponuje. Hezbollah i Izrael, oraz dowiedzieć się także o ilości ataków, które przeprowadzane zostały pomiędzy tymi, można powiedzieć, państwami, czyli Izraelem i Libanem, oraz ile rząd Stanów Zjednoczonych łoży w środków na wojsko Izraela, na wojsko obcego państwa. Jeżeli zdamy sobie z tego sprawę, czyli jeżeli zdamy sobie z tego sprawę, że państwo, takie jak Stany Zjednoczone, łoży Miesięcznie przynajmniej 3,8 miliarda dolarów na wojsko obcego państwa, czyli wojsko Izraela, to oznacza, że jest to takie przedłużone ramię. Ułóżmy się, przedłużone ramię Stanów Zjednoczonych. Więc nie może być prawdą teza, jakoby Ameryka, Stany Zjednoczone nie miały wpływu na to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, jeżeli chodzi o działania Izraela. Moim zdaniem ewidentnie ma na to wpływ, ewidentnie to kontroluje, ewidentnie jest w symbiozie i we współpracy z tym, co tam się dzieje. Ale robi to bardzo wygodnie, bo nikt formalnie przecież nie powie, że to Ameryka strzela Ameryka spuszcza bomby. Chociaż te bomby są za pieniądze Amerykanów kupowane przez Izrael w amerykańskich koncernach. Zerkimy do publikacji, którą Państwu obiecałem. W szybkim skrócie. My. Więcej niż 700 osób zostało przeniesionych na tamten świat w wyniku tych ataków do dnia 27 września, od 23 września. Tutaj mamy lokalizację. Państwo oglądając ten materiał, możecie nacisnąć pauzę. W każdym momencie zapoznać, przemyśleć to, co tutaj Państwu prezentuje. Zapoznać się bardziej dogłębnie. Kolejna ciekawa grafika, tutaj jest Beirut. To jest mniej więcej. Oś można powiedzieć Libanu, czyli centrum Libanu. Widać, że te zamachy są realizowane, te naloty są realizowane na mnóstwo rejonów, na mnóstwo miejscowości, nie tylko na południu Libanu. Kolejne doniesienia, tutaj informacje podstawowe na temat Libanu. 10 000 km kwadratowych, język arabski jako oficjalny, ale oprócz tego francuski, angielski, drodzy państwo, między innymi. Co się dzieje dalej? Izrael Israel Lebanon cross border attacks, czyli Izrael Liban ataki przez granicę. Widzimy tutaj liczbę ataków. Niebieska, niebieski kolor to są ataki Izraela, ten powiedzmy brązowo-pomarańczowy kolor to są ataki Hezbollahu. Same liczby tu świadczą o tym, że Izrael przeprowadza wielokrotnie więcej ataków na Liban, Hezbollah niż Hezbollah na Izrael. Kto się przed kim broni? Kto kogo atakuje, mówią o tym te liczby. Sami Państwo wyciągnijcie wnioski. Łączna liczba ataków, Combined Attacks to 10200. Izraelskich ataków na Liban to jest 8313, a Hezbollahu ataków na Izrael to jest 1900. To jest. Proszę państwa. Chart, czyli grafika, to są dane liczbowe przedstawione tutaj w okresie 7 października 2023, 20 wrzesień 2024. Trzeba byłoby po stronie Hezbollahu dodać jeszcze pewnie teraz kilkaset ataków z ostatnich tygodni, z ostatnich dni, pardą, Ale po stronie Izraela może dwa, może trzy tysiące, bo tylko w weekend, tylko w miniony weekend i w poniedziałek Izrael przeprowadził do 23 września, w poniedziałek konkretnie przeprowadził. 1300 ataków. Zerknijmy dalej, to jest tu porównanie graficzne, ale kolejna ciekawa jest również grafika, pokazująca arsenał rakietowy Izraela. Arsenał rakietowy Izraela jest, drodzy Państwo, imponujący, można było powiedzieć. Oczywiście jest to broń, którą finansuje Izrael z, 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 ze swoich pieniędzy budżetowych, ale także z pieniędzy budżetu Stanów Zjednoczonych. Skąd o tym wiemy? Za chwilę będą o tym doniesienia. Kolejna grafika, która na pewno też Państwa interesuje, to izraelski system obrony powietrznej. Są to trzy systemy. Iron Dome, David Sling i Arrow System, czyli trzy systemy obrony przeciwrakietowej. Ten pierwszy to zasięg od 4 do 70 km, Iron Dome. David Sling to jest od 40 do 300 km. I Aero System nawet do 2400 km. System długo, dalekiego zasięgu. Kolejny czart, kolejna grafika to arsenał Hezbollahu. No, jest tu w porównaniu przynajmniej do Izraela powiedzmy kilka rakietek, tak bym to powiedział. Niewątpliwie to też bardzo groźna broń. Niewątpliwie tą bronią też może Hezbollah uderzyć mocno na Izrael. Pytanie, dlaczego tego nie robi? I w mojej ocenie dzieje się tak, dlatego aby nie doprowadzić do wielkiej wojny, do wielkiej eskalacji na Bliskim Wschodzie. Hezbollah, Liban, Iran świetnie wiedzą. Są moim zdaniem doskonale zorientowani, współpracują z państwami BRICS, z Chinami, Iran szczególnie jest przecież państwem BRICS, doskonale wiedzą co się dzieje, a czas działa na niekorzyść Izraela, bo czas działa na niekorzyść Stanów Zjednoczonych. Jeśli Ameryka, Powtarzam, jeśli Stany Zjednoczone nie wywołają dużej wojny, to walka, którą toczy BRICS nie na amunicję, nie na wojny, tylko walka gospodarcza o dedolaryzację świata spowoduje potężne zapaści w Stanach Zjednoczonych, tak w przestrzeni gospodarczej, jak i finansowania, chociażby wojska. Amerykanie będą wtedy mieli swoje problemy do rozwiązania, i według mnie nie będzie szans na to, aby gwarantować Izraelowi, to, co w tej chwili jest gwarantowane. Poza tym przy, przypomnijmy, że po drugiej stronie, po stronie państw BRICS, można powiedzieć, z miesiąca na miesiąc dzieją się konstruktywne dla nich rzeczy. Dołączają nowe państwa, wprowadzone są nowe systemy, nowe płaszczyzny współpracy. W przyszłym roku ma wejść w życie waluta The Unit, nowy system rozliczeniowy alternatywny do systemu SWIFT, który Ogłosił, który można powiedzieć zrzeszył już w deklaracjach na ten moment przynajmniej 159 państw, a więc niemal cały świat zadeklarował, że będzie używał tego systemu nie powiedzmy Rzymian, tak, powie tak mówiąc kolokwialnie, systemu SWIFT, państw zachodu, tylko systemu państw BRICS. To spowoduje, że jest kwestią tylko czasu, jeśli nie będzie dużej wojny, że Stany Zjednoczone nie będą w stanie wspierać już Izraela, będą mieć same ze sobą swoje problemy. Zapaść gospodarczą, upadek dolara to są rzeczy, które, jeśli ktoś z Państwa słyszy po raz pierwszy, mogą wydawać się spektakularne, ale dla wielu rozsądnych ekonomistów, osób śledzących geopolitykę to rzecz, która jest bardzo logiczną, po prostu naturalną konsekwencją tego, co się dzisiaj dzieje. Zatem umówmy się, że co do tego nie ma co się spierać. To jest tak, jakbyśmy się spierali do rzeczy oczywistych. A oczywistą rzeczą jest, że po stronie państw Zachodu kruszeją fundamenty, powstają rysy. Stany Zjednoczone nie wiadomo, czy mogą liczyć na wszystkich swoich sojuszników tak jak dotychczas. To jest coraz mniej dla nich pewne. Coraz więcej niepewności jest w tym, które kraje europejskie wesprą na przykład. Wojnę z Rosją, jeśli będzie Ameryka chcieć ją eskalować, a będzie chciała ją, gdy na Bliskim Wschodzie zdarzenia zaczną nabierać większego formatu, tak to określę, Ameryka do końca nie wie, czy w jakimś momencie takie państwa jak Europa Zachodnia, nie mówiąc o Wielkiej Brytanii, takie państwa jak częściowo Euro Europa Centralna, Słowacja, Węgry. I wspomniane Niemcy nie zaczną coraz bardziej chłodno odnosić się do Stanów Zjednoczonych, wchodząc w różne konszachty, sojusze, współpracę gospodarcze z państwami BRICS. Kto to wie, zobaczymy. Z całą pewnością Ameryka nie może być przekonana do tego, do czego była przekonana jeszcze niedawno. W tym miejscu trzeba jeszcze podkreślić, że łącznie Izrael, oprócz tego, że otrzymuje miliardy dolarów wsparcia, czyli konkretnie pieniędzy na zakupy uzbrojenia, na, na, na rozwój również technologii militarnych, to łącznie od czasu powstania, od 1948 roku, Izrael od Stanów Zjednoczonych otrzymał 158 miliardów dolarów wsparcia na cele militarne. Amerykańskie niezależne źródła komentują to. Można powiedzieć w sposób pełny krytyki, mówiąc jak to jest, że rządy Stanów Zjednoczonych, każde kolejna administracja, każdy kolejny, każdy kolejny prezydent przekazuje Izraelowi gigantyczne wartości od amerykańskiego podatnika, bo to jest finansowane amerykańskim długiem. Ameryka ma już ponad 35 bilionów długu, 35 bilionów dolarów amerykańskich. Długu. Amerykanie wyrażają to w trylionach, ale to nasze biliony, pamiętajcie Państwo. I teraz jak to jest, że Izrael otrzymuje tak gigantyczną pomoc militarną, w zasadzie wszystko in blanco, to znaczy Izrael może zrobić dowolne rzeczy z tą bronią, z tym uzbrojeniem. Nie ma w żaden sposób mowy o klauzule, czy nie ma zastosowania na przykład nigdy w kontekście, czy w relacji do Izraela klauzula, którą Amerykanie zawsze stosują, sprzedając broń na przykład Polsce czy innym państwom. Tam jest kilka takich klauzul, ale jedna zasadnicza jest taka, że no, państwo, które kupuje to uzbrojenie, czekają surowe konsekwencje, jeżeli broń zostanie użyta na przykład w charakterze realizowania ludobójstwa. No a teraz, o co Międzynarodowy Trybunał Karny oskarża Izrael? O co wzywa, aby ukarać Izrael? Premier Palestyny, premier, pardon, Palestyn, owszem, ale Pakistanu ostatnio w onz mówił o tym na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych. I Izrael realizuje co realizuje, a mimo wszystko żadne restrykcje nie obejmują go i wciąż ma dostarczane kolejne, kolejne, kolejne porcje uzbrojenia od Stanów Zjednoczonych. Ciekawe jest też to, że Joe Biden zarządził dzisiaj nowe analizy i nowe rozmieszczenie sił amerykańskich na Bliskim Wschodzie. To informacja najnowsza również z soboty 28 września. Co to ma, co ma oznaczać? Dowiemy się zapewne w najbliższych dniach. Ta informacja jest owiana co do ich szczegółów pewną tajemnicą, ale niewątpliwie chodzi o to, że skoro Izrael szykuje się do przeprowadzenia operacji lądowej i o tym mówi się od dwóch dni, że inwazja na Liban lądowa jest kwestią tylko krótkiego czasu, no to może otrzymać wsparcie również lądowe, nie tylko powietrzne ze strony wojsk amerykańskich, które mogą zostać ulakowane na tyłach na przykład ofensywnie działających jednostek Izraela. Ladies and gentlemen, as Israel defends itself against Iran in the Seven Front War, the lines separating the blessing and the curse could not be more clear. This is the map I presented here last year. It's a map of a blessing. It shows Israel, Israel, and its Arab partners forming a land bridge connecting Asia and Europe between the Indian Ocean and the Mediterranean Sea. Across this bridge, we will lay rail lines, energy pipelines, fiber optic cables, and this will serve the betterment of two billion people. Now look at this second map. It's a map. Look at the second map. It's a map of a curse. It's a map of an arc of terror. That Iran has created and imposed from the Indian Ocean to the Mediterranean. Iran's malignant arc has shut down international waterways. It cuts off trade. It destroys millions, destroys nations from within, and inflicts misery on millions. On the one hand, on the one hand, a bright blessing, a future of hope. On the other hand, Drodzy Państwo, widzieliście, co pokazuje tutaj Benjamin Netanyahu? Z jednej strony mapę w kolorach czarnych państw takich jak Liban, Syria, Irak i Iran. Państwa i rejon przekleństwa. The Curse. A z drugiej strony szlak błogosławieństwa. The Blessing. Co to może oznaczać? Według mnie Benjamin Netanyahu pokazuje te mapy po to, że uzewnętrznia tym samym dalekosiężne plany Izraela i Stanów Zjednoczonych, tym samym, polegające na stworzeniu w regionie Bliskiego Wschodu gigantycznej potęgi gospodarczej w postaci Izraela. Izrael, moim zdaniem, celem tej ofensywy ma stać się wielkim mocarstwem na Bliskim Wschodzie, które kontroluje szlaki handlowe. Które kontroluje szlaki handlowe z Azji, z Chin i z państw azjatyckich do Europy, do państw Bliskiego Wschodu, do państw basenu Morza Śródziemnego, sam Nataniochu mówi. Ten szlak, ten szlak błogosławieństwa, jak on to wymawia, ma służyć dwóm miliardom ludzi. Dlatego państwa, które temu przeciwdziałają, dlatego państwa, które można powiedzieć, powodują perturbacje w swobodnym. Z punktu widzenia Izraela, przepływie chociażby towarów, szlaków handlowych przez rejon, który tutaj wskazuje, to te państwa mają zostać w mojej ocenie sprowadzone na kolana, żeby nie powiedzieć, wyeliminowane. W jaki sposób to zrobić? Zwróćmy uwagę, że na tej mapie widzimy też Irak, znajdujący się pomiędzy Iranem a Syrią. Czy czasem nie można tutaj połączyć kropek? Wiem, że to jest trudne zawsze, jeżeli wydarzenia oddzielone, jest, oddziel, wydarzenia oddzielone są od siebie na przykład okresem kilku lat, dekady czy 15 lat. Ale pamiętajmy, że są na świecie nie tylko Chińczycy, ale są na świecie nacje, narody, mowa tu też o Rzymianach, którzy realizują doktrynę nie tylko jak Chińczycy, no, można powiedzieć, z punktu widzenia wiekowego, ale także realizują doktrynę religijno-polityczną oraz w bardzo, ale to bardzo dalekiej perspektywie. Nie zdziwiłoby mnie to, jeżeli Afganistan, Irak, a teraz Liban, Iran, to były elementy układanki, które składa do kupy właśnie przedstawiciel, który tutaj Państwo widzicie i jego podobni. Ale to oznacza, że jeżeli się ta rzecz powiedzie, Izrael bez wątpienia będzie i Stany Zjednoczone będą w dalszym ciągu dyktować warunki na świecie w przestrzeniach gospodarczych, w przestrzeni gospodarczej przede wszystkim, ale także militarnej. Jeśli to Izrael opanuje ze Stanami Zjednoczonymi, bo w mojej ocenie działają w sposób co najmniej w porozumieniu, to rzeczywiście słowa Antonego Blinkena, które wypowiedział również w noc, z piątku na sobotę, czasu polskiego, mówiąc, że w najbliższym czasie, w najbliższych dniach. To, co się wydarzy na Bliskim Wschodzie, ukształtuje tam sytuację na długo. Czyżby o czymś wiedział? Drodzy Państwo, nie wykluczone, że nie są to tylko i wyłącznie jego logiczne analizy, tylko i wyłącznie przedstawia coś albo pewien wycinek swojej wiedzy. Jeżeli chodzi o temat Bliskiego Wschodu, to ewentualny sukces Izraela i opanowanie tej przestrzeni handlowej, szlaków handlowych szlaków informacyjnych, bo mówił Benjamin Netanyahu nie tylko o liniach kolejowych, mówił też o e, o światłowodach, mówił o szlakach handlowych, spowoduje to wszystko, że faktycznie na Bliskim Wschodzie muszą wydarzyć się zmiany, żeby to było możliwe. A te zmiany to sprowadzenie, wyeliminowanie całkowite faktycznie Hezbollahu, czytaj, zrównanie z ziemią dużej części Libanu, to także sprowokowanie Iranu do przyłączenia się do tej wojny, po to, aby Iranowi wymierzyć odpowiedź. No i tylko i wyłącznie posługując się logiką, muszę Państwu powiedzieć, że choć ostrożnie się tutaj wypowiadam, że Izrael czeka na pretekst, aby użyć bardzo rażącej broń. Ktoś by powiedział: chodzi tutaj o broń nuklearną. Coś jest na rzeczy, według mnie. Na koniec zaprezentuję Państwu jeszcze wypowiedź premiera Pakistanu, który wzywa Radę Bezpieczeństwa ONZ do ukarania Izraela za ludobójstwo w świecie w strefie gazy. Premier Pakistanu, Szehbaz Sharif, zaapelował do Rady Bezpieczeństwa ONZ o nałożenie sankcji na Izrael oraz nałożenie embarga na broń i handel z nim w związku z ludobójstwem dokonanym na Palestyńczykach w strefie gazy. Podała ta agencja. Musimy zmusić Izrael do zaprzestania ludobójczej wojny i zapobiec próbom wywołania szerszego konfliktu na Bliskim Wschodzie. Tyle tylko, że zestawcie Państwo to, można powiedzieć, z prawdopodobieństwem tego, że nawoływanie premiera Pakistanu odniesie skutek. Zestawcie to, co przedstawiałem wcześniej. Te informacje, które przedstawił obedniami na Taniachu, fakty, jaką pomoc otrzymuje wciąż militarną od Stanów Zjednoczonych, to czy jest możliwe, aby ktoś nałożył sankcje na Stany Zjednoczone? Odpowiedź brzmi: choć będzie to niewiarygodnie, w mojej ocenie niedługo już tak. Dziś jeszcze nie. Niedługo czy daj, może za rok, będą w stanie robić to państwa BRICS, które przejdą z zupełnie innej pozycji do roli kreatora tego, co dzieje się w świecie finansów, w świecie walut rozliczeniowych na świecie i walut rezerwowych. Jeżeli komuś z Państwa się to jeszcze wydaje jako żart, jako rzecz niemożliwa, to cóż, życzę nieco więcej wyobraźni, może tylko tak powiem. W tym wideo to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Niezmiennie polecam subskrypcję kanału. Kłaniam się. Pozdrawiam, Tomasz Piekielnik.